Dzisiaj mamy wielu uczestników, przede wszystkim Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, pozostałe uczelnie. Wszystkie pokazy, które się odbywają, to jest to, czym zajmują się nasi studenci i nasi prowadzący na co dzień. Widzimy Wydział Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki. Właśnie są chłopcy, którzy wczoraj przygotowywali festiwal robotów. Przygotowaliśmy takie doświadczenia dla dzieci, które pokazują, że fizyka może być łatwa, lekka i przyjemna oraz można ją robić na podstawie odczynników, które mamy w domu, czyli oleje, miód, woda, mąka ziemniaczana. Pokazaliśmy tutaj, w jaki sposób można zbadać gęstość substancji oraz rozróżniać, które substancje są gęste, a które nie, oraz przybliżamy dzieciom zjawisko cieczyni newtonowskich. W zależności od tego, jaką energię wtłaczamy w substancję, może ona zachowywać się albo jak ciało stałe, lub również rozpływać się jak ciecz. Chiński tak naprawdę nie jest trudny, dlatego chcemy to pokazać mieszkańcom województwa opolskiego, którzy mogą dzisiaj przyjść tutaj na Błonia Politechniki Opolskiej i skorzystać, napisać sobie twoje chińskie imię. Jest to zapis fonetyczny. Dziewczyny, które przyjechały do nas z Chin na roczny kontrakt, dzisiaj państwo to udostępniają. Piszą na papierze ryżowym, który jest specjalnie używany do kaligrafii, oraz tusz. Pędzel, który jest zrobiony z włosia, przeważnie królika. Liczy się Politechnika.